Mamy dzisiaj dzień drugiej połówki, kiedy poczytałem w kalendarzu, myślę sobie, zadzwonię do szwagra. Idealna okazja, żeby to przedyskutować, ale potem stwierdziłem, że to nie o taką połówkę się rozchodzi, o której ja pomyślałem. Nie, no to do żony. No. Koniecznie jakiś kwiatek, czekoladkę, te sprawy może, co? Czekoladki są passé, bo to kalorie. No, ruszyło. Wyobraźnia, zwierzę, przedmiot. Nie wiem, może koza siedzi się w kozie, czy nie? No, siedzi się w kozie, ale to nie jest przedmiot, tylko raczej pojęcie. Utrata. Przedmiot i zwierzę. Małpka. Że... Tak. Jest 10:25, to są wydarzenia 24. Zobaczmy, co przed nami. Komisje sejmowe rozpoczęły pracę nad ustawą wiatrakową. Był wysokiej rangi urzędnik FBI oskarżony o pracę dla objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy. Hej. Cześć. Mr. White Morgan. Dla państwa. Jak już to wywołaliście. Morgan. Dzisiaj słyszałem, że doczyszczasz cytrusy. Doczyszczam. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy dotyczącej nowych farm wiatrowych, który ma łagodzić zasadę odległościową. Zgodnie z jej zapisami nowe inwestycje będzie można stawiać 500 metrów od budynków mieszkalnych. O szczegółach Monika Miller. Za 24 godziny Polacy zdominują świat. Chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na całym świecie. I właściwie ten dzień za 24 godziny, niedziela, będzie należał do nas. Ponad 60 ton ważący, w nim zmieści się załoga czteroosobowa. 500 kilometrów, tyle może przejechać z pełnym bakiem, ale głównym uzbrojeniem czołgu jest działo gładkolufowe 120 mm. Do tego należy doliczyć jeszcze dwa lekkie karabiny maszynowe. Co ważne, dzieło jest bardzo celne, co potwierdzają liczne ćwiczenia. Te zarzuty są bardzo mocne. Europejska prasa milczy na ten temat. Cicho, prawda? W Polsce też w sumie cicho na ten temat. No ale to te portale afrykańskie się rozpisują. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Wiemy, że Madonna sama zaadoptowała. O, dokładnie, Izabelo, bardzo ci dziękuję. Jesteś moją naprawdę przyjaciółką już od dziś. Trójkę dzieci z Malawi. Po 6 latach. Zasłużyłam. No. Nie, przepraszam, ale wiecie, no tak czasami jest, że człowiek się zaplącze.